Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Death Stranding. Ale nie jestem tam, gdzie być w sumie chwilowo powinienem, bo jestem w centrum dystrybucji na południe od węzła jeziornego. Rozbudowałem sobie drogę, całą drogę tutaj i w sumie budując właśnie to dotarłem do tego miejsca. Rozbudowałem też ją kawałek dalej i w tym miejscu chcę postawić strażnicę. Ale niestety, żeby to zrobić, muszę rozszerzyć sieć chiralną. Więc aktywujmy terminal i podepnijmy sieć w to miejsce. O, ciekawe. Nawet bardzo ciekawe. Kurde, nie sądziłem, że takie coś się wydarzy. Dobra, to w takim razie do szafki schowam te... ten metal, który sobie przyniosłem specjalnie na tę strażnicę. Bo droga, szkoda by było go teraz... z tym się teraz wlec z powrotem. Dobra, no to skoro... nie mogę tego zrobić w sposób taki... łatwy, że tak powiem, to... trudno. To nie fabuła mnie to popierdzi, teraz sobie ich nie robię podpiąć. Dziwne, co się teraz zrobić z tym motorem. No dobra. W takim razie dźwigujemy z powrotem do węzła jeziornego i tam przeniosła stanie. Niestety przez przypadek wlazłem do tej opcji. Do opcji wyboru questów. I tam Die Hardman coś gadał a propos tego. A propos tych botów, ale nic nie robiłem z tym questem, który mam wykonać. Właśnie fabularny, żeby jakiegoś bota wysłać do kogoś. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Ja mam osobiście nadzieję, że tam widziałem, że mogę wysłać coś chyba do rzemieślnika właśnie. Mam nadzieję, że ten bot... zakładam, że będzie robot, który będzie wyglądał trochę jak człowiek, więc też są... mam nadzieję... Dobra, tu idź. O nie! O ni! Nie! Boże, znowu! Ja pierdolę! Zaś straciłem motor! To teraz nie będzie się uszkodzona, nie? Nie, aż sobie zobaczę, kurde... bo tu nie, to było w danych. Trajka, zanurzenie. Za akurat w to jedno miejsce musiałem wjechać, gdzie akurat było najgłębiej, no kurwa mać. No i co? I nie pojadę. Bo nie mam czym. Jaka cholerną złość. No i co? No i będę zapierdalał z buta, no. Chociaż plus jest taki, że... dobra, w sumie te daleko nie mam, to trochę na wyrost. Dobra, widzimy się już na miejscu w węźle. Właśnie sobie przebiegam do środeczka. Dobra, samych tych paczek nie muszę. No siema, siema. Samych paczek nie muszę, kurde, ten. Nie muszę... nie muszę cofać licznej temporalu, no bo to jest po prostu bez znaczenia. Ale jak widzimy, mam też więcej paczek, a to dlatego, że jak stwierdziłem, że jak już przebiegam obok, no to odwiedziłem obóz mułów. I trochę im zajumałem rzeczy, więc tak, metale dokładamy, powinno być wystarczająco. Wystarczająco, żeby się wcisło, to mi chodzi, tutaj. No, spokojnie. Dobra, zrzucamy to wszystko, to pomijamy, bo już znamy. Tak, super, dziękuję, out. I teraz... w kwaterze odpoczniemy to za chwilę. Na razie zlecenia dla mnie. Mamy tę pizzę, którą chętnie chcę się zająć i mamy też to. Trzy ładunki musi dostarczyć do tego... o! Ej, jak on teraz tak idealnie pójdzie po tej drodze, to będzie zajebiście. Wybierz i przyjmij zlecenia.
Stworzyliśmy prototyp bota dostawczego. Zabierz go do centrum dystrybucji na południe od węzła jeziornego. Jeżeli autonoboty dostawcze się sprawdzą, mogą zrewolucjonizować naszą sieć dostaw. Stawka jest wysoka, więc bądź ostrożny. Okej, okay, ale co to znaczy zabierz go? Ja naprawdę mam... Aha! Jedną trajkę poproszę. Aha. I sobie na trajkę spróbujemy zamieścić większość. No niestety tylko dwa wciśniemy, więc resztę na plecki. Zawsze porządnie transportuj pizzę. Jeśli na przykład przewrócisz ją na bok, będzie do niczego. O, i to się chwali akurat. Widać, że nasz pan Szklana Pułapka Men się zna na doręczaniu pizzy. Człowiek Szklana Pułapka za chwilę się zmieni, kurde, w Michaela Angelo. Dobra. Za chwilę wrócimy do tej pizzy, bo to chcę oczywiście dostarczyć, tylko damy jeszcze to, z czym tutaj przyszedłem. To oczywiście pomijamy. Siema, 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 siema. Dzięki, dzięki. Pomijam, to będzie czwarty level? Będzie, pięknie. A czy będzie piąty? Nie, ale ledwo czwarty wbity. Tutaj. Nic mi to chyba nie przesunęło. Miło cię widzieć. Widzę, że u niektórych ten piąty level to jest naprawdę w cudzysłowie spory problem. Do ogarnięcia. Dobra, jeszcze raz. Gdzie mam jechać pod tą pizzą? Tutaj. Czyli wyjeżdżam i od razu muszę dzidować w bok. Dobra, dzidować. Oj, 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 czekaj, 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 moment. Czekaj, właśnie, bo kurde, mówi nam człowiek Szklana Pułapka, że nie ma być ta pizza obrócona bokiem, a ja jeszcze jak skończony debil tą pizzę właśnie bokiem ułożyłem. Dobra, dajmy na razie tak. Kurde. Dobra, spróbujmy sobie wszystkie te wpakować na ten. I to też na plecy. Dobra, i teraz automatyzacja. O, pięknie. I teraz właśnie bardzo ładnie nasza pizza jest nie bokiem, tylko na płasko, czyli tak jak być powinna. Fajne jest to, że jak ja tak sobie to koryguję, to czas nie płynie. Nie ma to znaczenia, czy bijemy na bok. To się wyjątkowo nie udało. Dobra, no i... No... Prawie ciągle w przód. O! Poral. Tylko wynurzonych nie było. O, ładnie, ktoś most zbudował. To się podoba akurat. Klient nasz pan. Dostarczymy te pizze jeszcze ciepłe. Hmm.
fajnie udało wjechać. Dobra. Ok, już jest. Będę wyrzuciłem, naprawdę? Skanuję identyfikator Bridges. Użycie broni do zaczynam skan. Skanuję identyfikator Bridges. Czas na czas pół godziny, ja się uwinę w 2,5 minuty. Zostanie zablokowana to wyjazd. Ładnie, zgodny. No, nawet nie. Bo 91 setnych sekundy się lekko nabiło. Najszybsza pizza, na jaką dostaliśmy w ogóle w świecie. Wyświetlam ocenę pracy. O, tu nie gadamy z nikim, no to ciekawe. Okej, czas dostawy. Elitarny doręczyciel. Wbiło mi się kilka poziomów, jak widzicie, i za tym idzie kilka tytułów poza nagraniem. Swoim niezłomnym uporem udało ci się sprawić, że twoją pracę podziwiają klienci z całego świata. Nie będziesz tak łatwo męczył. Spoko. Dziękujemy za wsparcie. Dobra robota. To ciekawe. A, tu jest ta kostka, którą chciał ten ziomek. Żebyśmy ją mu przynieśli z powrotem. Druga taka kostka w całej grze. Ja właśnie zbiję. A, ściągnąłem tą, dobra. Tyle w sumie. Mogę to teraz w sumie zrzucić właśnie z plerów i dać to na motor. Dobra, to już sądziłem. Niech to tak zostanie w takim razie. Co? Nie! Dobra, jak już to zrzuciłem, to chociaż to wrzućmy tutaj tę kostkę. Chociaż, dobra, nie, bo kostkę i tak stopiemy. Co? Nie! Ja pierdolę! Zaraz mi coś rozjebie. Tu... na motor... zatwierdź. Użyj pojazdu. Let's go! Okej. Wyrazy wdzięczności przesłał ziomek. Era drukowanych atomówek. Oj, oby to nigdy. Błagam, oby to nigdy nie nastąpiło. Muszę wydrukować z atomówkę. Właśnie, o co chodzi z tym, że on się nie chciał pokazać w ogóle? Szanowny panie, chcę panu podziękować za nienagannie wykonaną usługę. Dano mi do zrozumienia, że zamówiona pizza dotarła w idealnym stanie. Coś niesamowitego. Niestety muszę również przeprosić w imieniu siostry, gdy się pan zjawił, była pogrążona w głębokim śnie. Jeśli zaś chodzi o mnie, musiałem udać się na zewnątrz w ważnej sprawie osobistej, ale pisząc tę wiadomość, jestem już w drodze powrotnej. Bardzo chciałbym podziękować panu osobiście, jednak tym razem będzie mi pan musiał wybaczyć. Okej. Okay. Ciekawe, czy kurde uda mi. Czy nam się uda w końcu? Po prostu na przykład chcę poznać. Mówię, w końcu zagłębiam, kiedy po pierwsze wiedział, kto to jest, a po drugie wiedział, dlaczego go nie ma. Nie mam żadnego pojęcia o jednym i o drugim. Tak, zaczyna się rozgadowywać, ale to nie problem, bo za chwilę się naładuje po raz kolejny. Ja tylko minę się z moim generatorkiem. W sumie.
tutaj coś obok jeszcze było, zielonego. Okej, okay, ta pomniejsza paczka. Też oczywiście zabieramy. No. Użyj. Lecimy dalej. Halo, coś jeszcze do jej zielonego, ale gdzie to jest? To jest pytanie. Tutaj, okej. Dobra, to sobie ustawię, żeby już było. Te dwa sobie zgarnę sam. Krótki smoły porzucone przez gracza. I ładunek tak po prostu porzucony. Okej. Dobra. No i teraz tylko do motorka i oddać te wszystkie paczki. No a potem tylko zajechać sobie do centrum dystrybucji i po pierwsze je podłączyć, a po drugie zwróć, po pierwsze dostarczyć te paczki, a po drugie podłączyć do centrum dystrybucji do właśnie sieci Hirali. Nic ci nie padnie. Chłopie, co uskakujecie? Że nic za nie robią. Dobra, tak jak worek z krwią jest, to bym sobie z chęcią wziął. To się przyda na później. Dobra, dostawa, dostarcz, wszystko zwróć. Co? Powiesz, przechowaj. A, dobra, miej to. Zmieniamy. Dobrze ci. Tacy już. Dzięki, Sam. Dobra, pomijamy też gadkę. O, przy okazji, mam dla ciebie pewien drobiazg. Odbierz go, kiedy chcesz. Okej, co tym razem? Co nam dał kurek? W sensie, zawór? No zawór. Miło cię widzieć, Sam. Dobra robota. Okej. Równy z ciebie gość. Tego ziomka, to jest wiadomość. Jeszcze rym. O nie! O kurde, czyli ten zawór jest totalnie useless. Bo ten gościu sobie coś wymyślił po prostu. Jak myślałem, że może jakiś easter egg, coś z tego wykminimy, coś tam, a tu... No niestety nie! Sorry mordy, mogłem zwolnić. Chyba gasnę sam. Zresztą generator. Może prędkość, z jaką to ładuje ten motor, nie? Chciałbym mieć tak szybką ładowarkę. Z drugiej strony, żeby kto by nie chciał mieć takiej ładowarki. Dobra, jestem już przed centrum dystrybucji na południu. Proszę mi oddać dostęp do waszej sieci chiralnej.
No, dla was szczęście, robota. Nowy sprost stworzony, tak. W razie gdybyście się nie orientowali, czemu tam jest te, czemu tam są pełne, żeby wrócić tam głowę Nestora, bo Nestor ma też 5 właśnie gwiazdeczek i mniej więcej na 4-4,5 zdecydował się dołączyć do UCA. No i dzięki temu mam tam właśnie pełne. Oh, nice! Buty Bridges poziom drugi. Pięknie. No, sporo tego. No oczywiście, że gdzieś tam po drodze są wynurzeni, bo why not? I gotowe. Zacznę przygotowania do testów. A ty poczekaj na sygnał z siedziby. Wielkie dzięki, Sam. Boty mogą już wejść w ostatnią fazę testów. Sama je zaprojektowałam. Mam nadzieję, że trochę cię odciążą. W odróżnieniu od ludzi, jeśli któryś padnie, nie będzie rozpróżni. Przed wdarciem naukowcy obawiali się technologicznej osobliwości. Tego, że ktoś stworzy SI inteligentniejszą od ludzi. Ale tak się nie stało. Maszyny nie wywołują rozpróżni. Nie mogą umrzeć. Nie mają plaż. Bez względu na postęp, maszyny nigdy nie pojmą śmierci tak jak my. I dlatego nie mogą nas przewyższyć. Skorzystaj z terminala dostaw. Pokażę ci, jak używać botów. I nie przejmuj się. Będę stąd wszystkiego pilnować. Okej. Okay. Zlecenia standardowe i standardowe dla botów. Czyli mamy dwie specjalne kategorie. Okej. Okay. I muszę to zrobić. Autonoboty dostawcze mogą wykonywać za ciebie niektóre zlecenia. Ale tylko te proste. Rutynowe. Zobacz, co mamy. Na kiepskiej drodze ładunek transportowany przez bota może zostać uszkodzony. Z drugiej strony, podróżując po zadbanej drodze, bot dostarczy ładunek w lepszym stanie. No i szybciej, rzecz jasna. Postaraj się o tym pamiętać. Spodziewany czas 40 minut. Jednego bota mam. Uszkodzenia po realizacji 24... Czemu 24%, skoro idzie po pieprzonej, prostej drodze? Dobra, no muszę to wytegować, więc... Let's go! Czy on sobie nuci? ciekawy bajer, nie powiem. Teraz musimy poczekać, aż bot dotrze na miejsce. Dziś mamy tylko jednego, ale jeśli test się powiedzie, ruszymy z produkcją masową. Nice. Będziesz mógł wysyłać je sam. O, jednak się myliłam.
udało nam się stworzyć jeszcze jednego bota testowego. Sam zdecyduję, jak go użyć. Przepraszam, dziecko znowu marudzi. Dzięki, Sam. Na razie. Dobra robota. Te autonoboty dostawcze przysłużą się wszystkim. Od mieszkańców miast i stacji, po prepersów na krańcach świata. Pewnie jesteś zmęczony. Co powiesz na przerwę? Twojemu Eudekowi też się przyda. Udaj się do kwatery. No idź. Kurde, ale chciałem wysłać tego bota jeszcze. Dobra, te animacje znamy, to możemy pominąć. Zamknięcie w garażu, żeby je odnowiło. Gleba. I coś fabularnego. Once again na plaży. Pewnie zaś przy Amelice. Albo i nie. To jest Fragile, czy mi? Tak, Fragile. Coś tam mówiła, że w pierwszym odcinku, że zmokła w temporalu od pasa, czy może od pasa, od szyi w dół, ale... Kurde... No, wygląda to nieciekawie. Wybacz, nie chciałam cię przestraszyć. Spałeś, kiedy wpadłam. To umknęła. Dzięki za prysznic. Okej. Słuchaj, mam pytanie. Wiem, co mówią o tobie. Pomaga terrorystom. Nie ufaj jej. To kolejna naiwna, którą wydymał Higgs. To prawdziwa bohaterka. Powiedz Sam, co znaczy dla ciebie Ameryka? W oczach mojego ojca byliśmy wyjątkowi. Byliśmy spoiwem tego świata. Narodem. Symbolem nadziei i wolności. Możemy znów się nim stać, jeśli będziemy łączyć ludzi, dostarczając przesyłki. Zawsze w to wierzył. Po jego śmierci byłam wrakiem. I wtedy zjawił się Higgs. Razem możemy dostarczać paczki od morza do morza. Teren na zachód stąd był jego rewirem. Współpraca dawała nam dużo korzyści. I z początku dobrze nam szło. Ale wtedy, rok temu, kiedy zaczęły się problemy z fanatykami, skurwiele przejęli nasz system. W jakiś sposób dobrali się do naszych przepustek i podszywali się pod nas. I nagle... Zamiast leków zaczęliśmy dostarczać broń i bomby. Nic nie wiedziałam. Byliśmy trybikami w machinie terrorystów. I za wszystkim stał Higgs. Na koniec jeszcze wytrzasnął skądś starą atomówkę, a ja własnoręcznie zaniosłam ją do środkowego. I mówisz mi to, bo... Tak. To ja. Ja to zrobiłam. Nie doszłoby do tego, gdybym nie była tak ślepa. Zrobiłam wszystko, co mogłam, żeby zapobiec zniszczeniu południowego. Próbowałam zabrać bombę z miasta. Ale Higgs był szybszy. Upomniał się o swoje i nie tylko. Takich ran... Czas nie leczy. Czas, który mi został, zabrał deszcz.
No to już wiesz. To wszystko prawda. Z wyjątkiem kłamstw. Nie obchodzą mnie ani Bridgesi, ani odbudowa Ameryki. Ale nie pozwolę Hicksowi i jego terrorystom zniszczyć dziedzictwa mojego ojca. Dlatego do ciebie przyszłam. To teraz mi ufasz? Mogę ci pomóc sam. Tylko daj mi znać. Ciekawe. Ciekawi mnie też, czy ten. No Jezus, co tym razem? Ciekawi mnie też, czy ona na przykład... Że właśnie, po pierwsze ciekawi mnie, jak działa temporal, jeśli chodzi o starzenie się ludzkiego ciała. O damn. O, to daleko. Ciekawi mnie właśnie, czy gdy, jeśli, bo patrzcie, ona na przykład zakładam, tylko jej skóra jest zmoczona. Więc załóżmy, że jej skóra jest skórą 60-latki. To znaczy, że ona, nie wiem, zginie za 30 lat, czy co? Nie wiem naprawdę, jak rozumieć te działanie temporalu na ludzkie ciało. Oczywiście przykładowo dawając sama na temporal, nie? No to wiadomo, on nawet jeśli zginie w trakcie temporalu, no to jemu to niewiele zrobi tak naprawdę, no bo wiadomo, wróci, po prostu ożyje i wróci do życia. Znaczy, zaś trafi na skraj i wróci do życia. I to do swojego aktualnego wiekowo i nie tylko ciała. Więc ciekawi mnie właśnie... Jeden biogranat, zero. Czego to zależy, kurde? Tu dostałem jeden, a... W tym poprzednim centrum dostałem 4. Ostatnio na sprzęt ma coś nowego. A, nowe kolorki. Pewnie za kolejne levele. Co nie mogę w czapce zmienić kolor? O, dajmy taki czerwony. No, okularki nie zostaną. Coś na dole. Nic. Hej, szkrabie. Hej, szkrabie. Wszystko gra. Okej. No i tutaj mamy tylko wyrzutnię bolasów na drugim poziomie. Zajebista rzecz to są te bolasy, naprawdę. A nie, to nie jest morfina, to są biogranaty, dobra. Dobra, i tak, znaczy, są, tylko ja ich w sumie nie używam, bo głównie to używam hematogranatów. Ale poza nagraniem odblokowałem też granaty tutaj te obok, które się niestety nie chcą pokazać, nie wiedzieć czemu. O, a nie, to jest granat dymny, myślałem, że to jest ten taki nowy, taki ala
Znaczy Ala, bo mam taki granat, mam granat, mam wabik i mam też granat chyba, który to normalnie triggeruje. I jest to granat, który... ten. Który rozpyla taki gaz usypiający. Okej. Ciekawe. Dobra, to na koniec wyjdźmy i spróbujmy jeszcze wysłać tego jednego bota. Czy będzie kolejna cutscenka? Z Eudekiem. Będzie, więc to pominiemy. Ale tego już nie. Okej, faca ma tego Eudeka i przed kimś albo czymś, kimś ucieka. Tylko pytanie przed kim? Potem się przed ludźmi. Hej Sam! Nowe miejsca, które włączyłeś do sieci, pomogły nam przywrócić część archiwum. Niestety, nadal nie udało mi się nic dowiedzieć o pochodzeniu łączników. I nie mam dostępu do danych ED28. Gdybym tylko mógł się do nich dobrać, być może wyjaśniłbym ci, skąd się biorą te wszystkie dziwne epizody. No nic, próbuję dalej. Ty też się postaraj. Sam, sprawdź zlecenia w terminalu. Spoko. X, wrogu, no. Fragile. Znowu podsłuchujesz? Sprawdź w swoich kajdankach. Poza tym dzięki sieci chiralnej udało nam się odtworzyć lokalne archiwa węzła środkowego. Akta potwierdzają jej wersję. Nie musisz mi mówić, to jest prawdą, a co nie. Słyszałem to w jej głosie. Skurwiel nieźle ją wydymał. Mam nadzieję, że nie masz zastrzeżeń co do pracy z nią. Dobre wieści. Ten bot, którego wysłałeś, dotarł do celu. Nasz test się powiódł. Przygotowałam dla ciebie kolejnego. W ramach podziękowań. Zajebiście. Jeszcze jedno. Do terminala dodano nowy rodzaj dostawy. Twoje wysiłki nie przeszły bez echa. Z tego względu podjęto rozmowy na temat usługi premium. Narzucanie sobie dodatkowych ograniczeń może się wydawać niepotrzebne, ale jeśli ci się uda, zyskasz jeszcze większą renomę. Tak więc jeśli ktoś wyznaczy ci określony termin, możesz podbić stawkę, jeszcze bardziej go skracając. A jeżeli ci się powiedzie, otrzymasz wyższą ocenę. Jeśli czujesz się na siłach, spróbuj. Z wielką chęcią, tylko to raczej nie na odcinku. Okej, okay, co jest w sprzęcie? A, te butki. To stwórzmy sobie od razu dwie pary. Przydadzą się. Assembler też potrzebuje jeden. Wabik emitujący... Wog, o właśnie, to jest to. No, to jest ta rzecz właśnie, o której mówiłem. Tak jak za szkielety tylko, na pierwszym, drugim i trzecim poziomie. Chociaż nie wiem, czemu to jest osobne, powinien być po prostu zastąpiony od razu na trzeci poziom. Według mnie bynajmniej. Wyrzutnia bolasu, hematogranat. Hematogranaty mam te na zamówienie robione od tego ziomka, więc to sobie na razie wolę zostawić. Granat dymny i granat dymny level drugi. Jaka jest różnica między jedynką a dwójką? Ulepszona wersja, która po wyrzuceniu wypuszcza jeszcze większą chmurę dymu, ograniczając widoczność każdego, to jest wyborczywy kaszel, okej. Może być. Wszystkie maplery proszę. To teraz tak. Te budki proszę mi włożyć, a te budki poproszę na wieszak.
Muszę ściągnąć te... Chociaż w sumie nie muszę tak ściągnąć, mogę od razu dać do przetworzenia. Okej, nie mam tego pojęcia, za co mi wpadło to trofeum. Ale niech będzie. Buty Bridges. A nie miałem butów w ogóle zawieszonych. A no tak, bo się stepykowałem do tego właśnie, bo przed odcinkiem się stepykowałem do tego. Stepykowałem się do właśnie węzła jeziornego, więc wszystko co tam miałem, to zostało tam na dole, więc logika, że nie mam niczego. Poza tym, co już tam miałem, ale dobra. Jeden nośnik pamięci jeszcze zgarnąłem sobie poza nagraniem. W jakimś obozie mułów. Bardzo ci dziękuję, Sam. To będzie mój skarb. Yamaha. Boże, Yamaha to jest taki dobry motor. I nie mówię tego tylko dlatego, że uwielbiam Ghost Ridera 2, gdzie ten motor był przez głównego bohatera właśnie wykorzystywany. Kryjówka online. Okej, tutaj znaczniki. Ja będę sobie drogi chyba powoli budował w tym kierunku, bo na bank prędzej czy później będę musiał tam iść. O właśnie, tutaj na tym terytorium, w tym obozie mułów, znalazłem właśnie... Jak szukam tej paczki dla Nestora, to znalazłem tutaj właśnie tego. Tutaj znalazłem ten nośnik danych. Spoko. Dobra, najpierw zlecenia dla botów. Dostępność bota dostawczego. Standardowe zlecenia można powierzyć botom dostawczym. Każdemu z nich da się przypisać jedno zlecenie. Jeśli wszystkie autonoboty wykonują zlecenia, nie można im przydzielić nowych. Okej. Stąd do inżyniera. Drogę ma, więc powinien spokojnie tam dotrzeć w dobrym stanie. Do Nestora nie ma co chyba wysyłać botów. Do Nestora lepiej wysyłać samemu. Do rzemieślnika spoko i do węzła też. Okej, no to... Aha, tutaj pojedynczo. Dobra, no to... Wyślij... Może... Właśnie, o, w sumie właśnie, może wyślij to. Do rzemieślnika. Przyjmij zlecenie. I poszedł. Okej, mówiła tam, że... A nie, już nie ma. Nie są dostępne boty, bo któryś stacie dostępu się anulować aktywne zlecenie lub zaczekać na zrealizowanie przez niego zlecenia. Okej. Okay. I dobra, standardowe. Dobra, i to jest dalej to. Czyli ja bym sobie wziął tylko to jedno do Nestora. Dla siebie. Resztę możemy na boty rozdzielić. Dalej. Sam. Czasem kurierzy odstawiają pojazdy Bridges do garażu. Są dla wszystkich, więc możesz z nich swobodnie korzystać. Garaż. Umieliśmy nie zgrzyć. Dobra, ale same trajki niestety, więc podziękuję. Choć w sumie z drugiej strony... Za chwilę będę mógł sam sobie tworzyć na przykład ciężarówki, coś mi się wydaje, więc nie mam się aż tak chyba o co martwić. Aż sam sobie skoczył z radości, że będzie mieć ciężarówką normalną i jeździł na tym od mułów. I zobaczmy, mamy tutaj odzyskanie tego nośnika i mamy... O proszę, dostaw do Meteo. Delikatny ładunek to jeszcze jest. No dobra. Przyjmuj zlecenie w takim razie. Trajka oczywiście, no bo nic innego tutaj nie mam. Hiralomierz. Okej, na motor w takim razie.
Nie tak, nie tak, tak. Na motor. Wyruszamy. Zlecenie przydzielone. No, oczywiście nie idziemy od razu do tej stacji Meteo, no bo nie ma sensu. Bo teraz nie ma na to, znaczy nie ma sensu, nie ma na to czasu właściwie, a nie sensu. Bo sens może jakiś jest, ale nie mam czasu, aby to zrobić. Ale mogę sobie zrobić teraz tak. Ten worek zostaje, ale biogranaty oczywiście chcę zużyć, bo te mi są akurat niepotrzebne. Wolę te granaty właśnie z krwi sama. Czyli hematogranaty. Bo hematogranat to jest 100% szans, że jeśli ten trafię, takiego zwykłego wynurzonego, nie tego wielkiego takiego a la bossa, kloca, tylko zwykłego wynurzonego, no to to jest zawsze gwarantowane zabójstwo takiego wynurzonego, czyli coś, co mi jest jak najbardziej na rękę. Dobra, no i co? Mając do dyspozycji te materiały, ja sobie wskakuję na motor i lecę tam zbudować na razie tylko i wyłącznie strażnicę, ale będę też budować dalsze, dalej tę drogę, żeby mieć właśnie jak się lepiej przemieszczać dalej, plus być może mieć opcję, aby boty mogły dostarczać niektóre zlecenia. Czy tylko, w ogóle, jakbyście mieli okazję, powiedzcie mi, czy wam też tak... Czy wam też tak sam ciężko skręca w tej drajce? Właśnie to było. Jakby ja mam to... Może nie, Boże, nie wrażenie. Mam to... mam to baczenie na to, że... Ten. No, Jezu, wysłuch się, baranie. Nie. Jeszcze nie. Że im dal... Nie coś tam zaskoczyło. Dobra, nieważne tak na razie. Ja tutaj tylko dobuduję sobie do końca te strażnice, ale tego oczywiście nie będę pokazywał wam, no bo to jest totalnie zbędne do pokazywania, bo dobrze wiecie, jak to wygląda. Tak więc cóż, ode mnie to w tym odcinku będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale Zagrajmy w Death Stranding, w którym zajmiemy się... chyba tam będziemy jechać, to mi się tak zaraz to wydaje. Tam będziemy się tutaj jechali, a więc zajmiemy się stacją Meteo i jej ładunkiem w kolejnym odcinku. Tak więc kolejnym odcinku za tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale Zagrajmy w Death Stranding. Cześć!